Dzień dobry. Tak jak obiecaliśmy, spotykamy się na polu kapusty. Damian Micyk. Radosław Sucharzewski. Witamy Państwa ponownie. Damian, kapusta bardzo młoda. Powiedz, co, kiedy było sadzone, co tutaj było robione, jak ta produkcja kapusty wygląda u Ciebie? Zabiegi, jakie tutaj były wykonane? Przede wszystkim pierwszy zabieg, który był wykonany, to zaprawiane sadzonki zostały przed śmietką. Był tylko podany herbicyd doglebowy, wymieszany z glebą i kapusta została zasadzona. Także tutaj cały czas plantacja jest monitorowana, gdyż monitoruję też obloty śmietki, żebym w razie czego mógł wykonać jakiś zabieg. No kolejnym zabiegiem, który, jeżeli się śmietka pojawi, będzie wykorzystanie spirotetramatu, bo to jest bardzo skuteczny na śmietkę zabieg i jednocześnie też na mączlika oraz mszyce, które mogą w każdej chwili się też tutaj pojawić. Tak, mączlik, mszyce. Śmietka jest, powiedzmy, tym gatunkiem, tym szkodnikiem, który jest przy okazji kontrolowany czy zwalczany właśnie przez Movento, przez substancję spirotetramat. Natomiast, szanowni Państwo, pamiętajmy, że to jest jeszcze troszeczkę za wczesny czas na to, żeby dać Movento. Tych liści musi być trochę więcej, także gdzieś taka może maksymalnie 3-tygodniowa kapusta, kiedy tych liści mamy więcej, to jest ten dobry czas właśnie na to, żeby dać Movento. Movento jest preparatem, który działa systemicznie. Jest tylko podawany przez liść, także liść jest tym organem, który im więcej liścia, tym więcej preparatu zostanie, że tak powiem, wchłonięte, zaaplikowane, przyjęte przez roślinę. Także o tym musimy, Damian, pamiętać. Witamy ponownie z świeżo posadzonej kapusty. Przenieśliśmy się na kapustę praktycznie 6-tygodniową. Kapusta widać w dobrej kondycji, dobrze odżywiona. Szanowni Państwo, zwracajcie uwagę na pogodę, na temperatury. Mówię tutaj głównie pod kątem mączlika. Jeżeli znowu przyjdą wyższe temperatury, będzie duże ryzyko właśnie pojawu i rozmnażania się mączlika. Dlatego pamiętajcie o tym, o zastosowaniu Movento. W takim przypadku roślina już jest ładnie, dobrze, wegetatywnie rozbudowana, także jest to jak najbardziej odpowiedni moment do zastosowania Movento. Ta powierzchnia liści jest na tyle duża, że może sporo preparatu przyjąć. Mączlik jednak jest dosyć trudnym przeciwnikiem do zwalczenia. Tak, tym bardziej, że dużo... Duża powierzchnia liścia jest... Siedzi pod spodem. Liść jest skarbowany, no i właśnie to, że siedzi pod spodem. Dlatego w moim gospodarstwie jedynym skutecznym sposobem to jest Movento. Ale też trzeba powiedzieć o Movento, że musi być zastosowane z odpowiednim adiuwantem, który spowoduje rozpuszczenie powłoki woskowej. Dlatego skuteczność tak naprawdę, Radku, zależy bardzo dużo właśnie od tego adiuwantu. I czasu aplikacji. I przede wszystkim czasu aplikacji. A tu musimy to powiedzieć, że jednak na to, żeby Movento zadziałało, potrzebujemy troszeczkę czasu. Ten mącznik, on nie zniknie od razu na drugi dzień czy na trzeci dzień, ale dalsze zasiedlanie po zastosowaniu Movento jest już coraz mniejsze, a wtedy będziemy mieli też czas, żeby wykorzystać jeszcze inne możliwości zwalczania tego, można powiedzieć, uciążliwego szkodnika. Movento jest preparatem, który dobrze działa właśnie na młode stadia rozwojowe, na młode stadia larwane mącznika, natomiast nie niszczy, nie zwalcza formy dorosłej. Musimy uzupełniać. Movento jest preparatem systemicznym, ale możemy też wykorzystywać preparaty, które działają mechanicznie. Dokładnie. Przede wszystkim nie pozostawiają pozostałości, a mają wysoką skuteczność nie tylko na osobniki dorosłe, ale też na osobniki młode. Najważniejszą sprawą jest wychwycić odpowiedni moment. 3 muchy, jeżeli znajdziemy, ja uważam, że to jest próg bezpieczeństwa. 3 muchy i robimy zabieg. Wtedy możemy... Tak, uniknąć... i wtedy akurat w wypadku Movento właśnie ze względu na to jego... Opóźnione działanie. Tak, musimy to wyprzedzić, to nie ma tego, że pryskamy dzisiaj, na jutro widzimy efekty, także... Mucha na pewno nie padnie od razu. O tym pamiętajmy. Podsumowując, na poprzednim polu, gdzie była świeżo posadzona kapusta, przede wszystkim ochrona, walka ze śmietką, zabezpieczanie przed śmietką, herbicydy. To jest ten czas, kiedy właśnie te pierwsze 2-3 tygodnie są najbardziej istotne. Oczywiście szkodniki. Tutaj na tym polu, gdzie mamy już troszeczkę starszą kapustę, widać, że już się pokazały tantnisie, także na pewno Damian pewnie będzie tutaj
tutaj na tym polu co dzień lustrował, patrzył i pewnie będzie wykonany zabieg. I to najważniejsze właśnie rzeczy, że w wypadku, kiedy już się gdzieś tam pierwsze szkodniki pokazują, musimy bardzo na to zwracać uwagę i szybko reagować. No to jest podstawa naszego sukcesu. Także lustracja, można powiedzieć, że lustracją kończymy naszą pogawędkę.